Siemanko, nagrywam dzień po gali Joshua Helenius oraz Valdez Navarrete. Nagrywam, ponieważ chcę się z wami podzielić swoją frustracją spowodowaną przez Dereka Chisora, przez którego nie weszły moje typy. Z typami się nigdzie nie ogłaszałem, ale mam świadka Wasyla, który na podstawie mojego typowania wypełnił swój kupon. Przewidywałem, że Hergovic, Chisora oraz Joshua wygrają swoje walki przed czasem, natomiast Navarrete, wbrew przewidywaniom bookmacherów, pokona Valdeza. Hergovic wymęczył swój knockout, chociaż to jest sędzia, się chyba trochę pośpieszył i mógł darować sobie przerywanie walki w ostatniej rundzie. Joshua również przełamał w końcu Heleniusa, chociaż według mnie zebrało mu to zbyt wiele czasu. Joshua jest zawodnikiem plastycznym, widać rękę każdego kolejnego trenera, z którym pracuje. W tej walce też widać było duży postęp techniczny. Natomiast ja wciąż uważam, że to jest zawodnik już teraz złamany psychicznie przez Andy'ego Ruiza Juniora i knockout z rąk Meksykanina, czy Amerykanina meksykańskiego pochodzenia sprawił, że Joshua jest dziś zawodnikiem zbyt ostrożnym, zbyt kunktatorskim, żeby rywalizować z zawodnikami z topły, takim jak Fury czy Deontay Wilder, a jeśli chodzi o Usyka, to wszyscy wiemy, jak kończyły się ich walki, jak przebiegały ich walki. Jeśli chodzi o walkę Valdeza z Navarretem, tutaj dużo bardziej medialny Valdez był faworytem, natomiast dla mnie Vaquero Navarrete jest takim czarnym koniem już od bardzo wielu lat, od kiedy pokonał Isaaca Dogbo, którego wówczas i dzisiaj też cenię bardzo wysoko. To jest zawodnik bardzo agresywny, bardzo mocno bijący, pracujący w nietypowych płaszczyznach. Okej, mający pewne braki techniczne, natomiast nadrabiający charakterem i to jest zawodnik, który kiedy jest zmotywowany, tak jak z Valdezem, potrafi wzbić się na naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Valdez natomiast, mimo że bardziej znany, bardziej medialny, jest jednak zawsze dla mnie był zawodnikiem dosyć jednowymiarowym, bazującym tak naprawdę tylko na jednym uderzeniu, na lewym sierpowym. I było to widać bardzo mocno w tej walce. Zasłużona wygrana Navarrete'a. No i teraz przechodzimy do powodu moich frustracji, czyli do walki Dereka Chisory. Dereka Chisory, który według mnie jeszcze rok, a na pewno 2 czy 3 lata temu pokonałby Gerarda Elgalo Negro Washingtona przed czasem, a który dziś nie był w stanie skończyć Washingtona, który od 6 rundy walczył już tylko o przetrwanie i nie wykazał praktycznie żadnej inicjatywy, może poza krótkimi zrywami. Natomiast widać, że u Chisory dynamika już nie ta, już nie to zdrowie. Nie czuję tego dystansu na tyle, żeby móc faktycznie pracować. Kiedy przeciwnik jest na linach, szuka tylko pojedynczego uderzenia i wchodzi do klinczu. Ja nie byłem nigdy wielki fan Dereka Chisory, natomiast bardzo ceniłem go za to, że był bardzo równy. Że o ile z czołówką praktycznie zawsze przegrywał, o tyle dawał zawsze bardzo mocne walki, tak jak ostatnio Aleksandrowi Usykowi. Natomiast kiedy mierzył się z kimś spoza czołówki, zazwyczaj go przełamywał. Tak, mamy taki przykład z naszego podwórka, jego walka z Arturem Szpilką, ale dla mnie Chisora, ten później Chisora, to przede wszystkim walka z Carlosem Takamem, który był wtedy na bardzo wznoszącej po bardzo dobrej walce z Anthonym Joshuą, o ile dobrze pamiętam, wziętej też na ostatnią chwilę, i który był mocnym faworytem tej walki, który prowadził wyraźnie walkę do momentu, aż nie został przez Chisorę znokautowany. Tamten Chisora wygrałby z Washingtonem bez problemu. Dziś widzieliśmy tylko jego cień. Myślę, że warto, żeby Chisora jeszcze raz podszedł poważniej tym razem do tematu emerytury, chociaż wątpię w to, sądzę, że nie po to teraz organizowano mu co-main event, żeby kończył karierę. Podejrzewam, że zostanie jeszcze wystawiony na mocniejszego zawodnika, chociaż nie spodziewam się już sukcesów. Dzięki, pozdrowienia, życzę udanej niedzieli.